Tak więc witam was w tak naprawdę teraz pierwszym odcinku. Tamten wprowadzający może liczyć się jako odcinek 0, ale już zaznaczam go jako pierwszy. Tak, będziemy zaczynać od rozgrywki, w którym po reklamce, którą widzieliście w poprzednim odcinku, ten klient już jest mniej zlagowany, tak jak wcześniej, nie tamten, który miałem wcześniej, czyli pożyczony od osoby, której nie chcę wymieniać. Ten jest fajny, bo pożyczono od innej i sprawdziłem, już jest całkiem fajny, nie zacina się. Tak to ujmę. Nie mam save'a z tamtego miejsca, więc zaczynam tak jakby nową grę, ale wy zobaczycie intro, a ja pocisnę po prostu w tamto miejsce, żeby was nie zanudzać wszystkim przemijaniem, więc zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy w miejscu, w którym wtedy niby skończyłem. Wezmę miecz. Widzicie, już całkiem inny interfejs jest niż był w Wiedźminie pierwszym edycji rozszerzonej, zwykłej edycji. I no, w sumie zmieniło się dość sporo, grafika. Lagi niby dalej są, ale to przez Triss. Bo ona niestety robi te partyklesy swojej magii, więc na to nic nie poradzę, dopóki nie mają więcej ramy. Mam nadzieję, że wam ta gra, jak mi, się też podoba, więc będziecie ją chętniej oglądać. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Można zauważyć już zmienione tekstury i niektóre ubrania całkowicie. No tak jak na przykład Triss. Tyle to i my wiemy, Marigold. Oczy Wiedźminów wszystkie są identyczne. Zmienione medaliony. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Więc mogę dziwnie mówić dzisiaj. Idziemy na górny dziedziniec. Dobra. Pobiegnijmy sobie za Lambertem. On rozwali nam właśnie kamyczki i będziemy mogli pocisnąć zamiast niego pierwsi. W ogóle mogę pokazać? Nie, nie mogę jeszcze pokazać wam ekwipunku, więc Vesemir z tyłu. Stój. Dobra. Co się dzieje? Lagi powracają, widzicie? Bez starana mogą sobie próbować. Możesz, mordy! Co to za bydło? Przeraza. Będzie ciężko. Nawet bez nagrywania mam takie lagi, więc to nie jest chyba różnica od programu. Mówi ambitny, amoralny magik. Widać, jego ubranie też jest zmienione. Ładnie wygląda, jest takie realistyczniejsze bardziej. Coś w stylu Wiedźmina 2. W ogóle będziemy przechodzić tą grę, to zobaczycie, ile tam się pozmieniało, ile potworów jest innych i w ogóle ciekawych rzeczy. I nareszcie można zauważyć oczy Wiedźminów. Wcześniej ciężko było spojrzeć, czy oni naprawdę mają te wiedźmińskie oczy. W okularach to magister. Czy nie. Teraz można. Oprócz Leo. Leo nie jest do końca Wiedźminem, więc jego oczy są zwykłe. Magister, znasz drogę do roboty. Oj, te lagi, te piękne dropy klatek. O, animacji nie było. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego samolotu. Broda Lamberta jest resztę fajna teraz. Załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. W ogóle blizny Geralta są zrobione na nowo też. Miałem do czynienia. Można to zauważyć na szyi ma po jest bardzo wrażliwa na hałas. Po strzydze. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? W tej chwili wysyłam się... Zatem do Infinite dzieła. Crisis. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy. Więc ten odcinek powinien być za jakieś... Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Piątek jest powinien się pokazać ten odcinek. Jeżeli nie jest piątek, to znaczy, że wynikły problemy z internetem. Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Dobra. Najwięcej czasu zajmują w tej chwili
dialogi. Tylko dlatego gra się przedłuża. Gdybym je przemijał, kurde, jaki lag. Gdybym je przemijał, przeszedłbym to w niecałe pół godzinki. A prawdopodobnie nie przejdę teraz tego w pół godziny całe. Oj, nie przejdę tego w pół godziny, tylko ponad pół godziny. Tak chciałem to ująć. No dobra, wiedźmy, lecimy. Przejdźmy w jakieś mniejsze miejsce, bo żeby lagi przestały tak skakać. Bo to ogólnie jest wina tego, że to jesteśmy w tej chwili na bardzo dużym terenie. I tylko dlatego loguję. Ja mam lagi tylko w tym prologu. O, na przykład jak teraz patrzę w dół, to lagi znikają. Gdy odwracam się w stronę tego... Kermoren, w stronę zamku, lagi z powrotem wracają, więc... To nie jest wina bardzo tych ramów i wszystkiego innego. Ale procesor i ram przydałoby się zmienić. Och, jak cię pięknie chylasnę. W ogóle widać rany na postaciach. Czy oni tam zawsze byli we dwóch? Dobra, później to zobaczę. Nie, oni chyba tu byli zawsze we dwóch. Oj, jak straszny, przedziurawieć jak ser. Bandy to salamandry. Fajnie, że ich tak szybko ogłusza, mogę ich wykańczać ciekawie. No dobra, wiedźmy, biegniemy. Trzeba jak najszybciej dojść tam, gdzie mamy dojść. Przeraza sama się nie zawije. O, i tu lagi nagle zniknęły. Kiciuś. No, Vigo. Te piękne widoki. Drzew. Dobra. Biorę wilka, ponieważ styl wilka, czyli silny, przyda mi się w tej chwili właśnie z tym bandytą. Nie mogę się doczekać trójki, gdy będę mógł sobie wybrać zbroję, na przykład średnią, czyli wilka, i będę ją nosił, bo na tej tylko się znam. Czyli takie średnie zbroje są najlepsze. Nie wyznaję się w lekkich pancerzach, nigdy nie umiem nimi operować. A w ciężkich ciężko się ruszyć, więc też niby dużo obrony, ale jednak to nie dla mnie. Dobra. Tu powinna być reklamka. Właśnie w tej chwili. Dobra. Pospieszymy się, to zdążymy dojść do otworzenia im bramy i... Nie wiem, zakończę gdzieś w Kermoren. Chociaż nie, może pociągnę to nawet dłużej. Do zabicia przerazy. A resztę skończymy i zaczniemy pierwszy akt w następnym odcineczku, czyli... Tędy nie przejdziemy. Za mną do sabotu. Poniedziałek byłby odcinek wtedy. I byłoby ciekawie. No. Polećmy na ciebie. Szybko cię rozgromimy. Oho, i ktoś idzie. Będę musiał pewnie wyciszyć audio wtedy. I lagi powróciły. No, Vigo. Dlaczego go nie bijesz? Och, lagi poznikają, kiedy wszystko się uspokoi. I to będzie wtedy piękne. Lubię pierwszy akt. Wiecie, z Wiedźmina pierwszego podobał mi się najbardziej pierwszy i drugi akt. Trzeci... Nie powiem, był ciekawy. I czwarty już też tak na tych polach, na tam te wszystkie rzeczy. Jak się pięknie... kurde, jak lagi. Na tych polach, gdy się te wszystkie rzeczy działy. Też było fajnie. Chociaż... spalona wyzima. Stara wyzima. W której już Geralt kiedyś już był. I gdy odczarowywał księżniczkę. No, to wtedy... Chciałbym to zobaczyć w ogóle. Tak w wersji gry. Na przykład w Wiedźminie 3 dodatkowa. Jakaś...
jakiś dodatek na przykład z dodatkową historią, w której musimy odczarować królewnę. To byłoby coś ciekawego. W ogóle kiedyś może ktoś się podejmie tego, żeby stworzyć Wiedźmina, na przykład 3 na silniku, prawdopodobnie, który zostanie udostępniony tak jak w 1 i 2. Stworzenie Wiedźmina pierwszego, którego chciałbym nagrać w taki sposób. Oh, to byłby super, po prostu w takiej grafice zobaczyć coś takiego. Oj, moje straszne gardło. Dzisiaj coś, nie wiem, szwankuje mi z tym gardłem. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. To dobrze. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Nie powiedzieli. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie są murarzami. Nie jesteśmy murarzami. Widzicie? W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donjonie. Tak. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triz, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Macie coś wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. No i właśnie. Dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Wcale nie. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Brawo dla ciebie. Spokojnie. Wszystko po kolei. Wiemy. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Ja go rozdupię. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Dostaną się i tak. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Nie podrywaj jej, jest moja. Miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą, jako przewodnik. Oj, dużo by zrobił. Przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Ja będę nie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Strasznie mi pomoże. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. Zobaczymy, czy będę potrzebował. Jestem w tej chwili nieśmiertelny. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Czyli będziecie siedzieć przy zawalonej bramie. Zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Nie będzie kombinował. Dobra. Jak widzicie, inwentarz wygląda zupełnie inaczej. Wypijmy sobie grom. Grom wygląda tak. Ciężko przyzwyczaić się do nowych ikon, ale damy radę. Mogłem zostawić stare ikony, ale jednak wolałem te nowe. Z Wiedźmina 2. Którego ogram zaraz po tej grze, aż i wtedy dopiero zaczniemy... jak to? Zaczniemy dopiero wtedy Wiedźmina 3. Chcę zrobić... grać na save'ie z jedynki w dwójce, potem z na save'ie z dwójki w trójkę. Dobra. Więc chodźmy. Widzicie ekran ładowania? Te inskrypcje na dole, które tak ładnie jakby pisały i mówiły ci, co masz robić. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Jaskier to Jaskier. Nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu spirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Ha, ciota. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał. Nie będziesz dobrym szermierzem. Umrzesz w prologu. A ja cię spotkam w pierwszym akcie. Frajer, szybko cię zabiję. Czemu jesteście silniejsi od zwykłych? Wyglądacie identycznie. Nie trzeba było zadzierać z Wiedźminem. Mniej lagów, kiedy biję tego. God fucking damn. Leo, nie zadajesz im żadnych obrażeń. Why? Po co ja cię tu mam? No dobra. Posmakuj wiedźmińskiego miecza. Będę nosił twój miecz zamiast ciebie, bo umrzesz. Wiesz o tym? Teraz już wiesz. Smutno ci? Nie? To dobrze. Ha,
później wam pokażę, jak będzie już wolno chodzić po Kermoren, fajne rzeczy, których niektórzy nie zauważyli praktycznie wcale. Dobra. Czas na reklamkę. No dawaj szybko, Leo. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Nie pierdol. Tak do jeszcze z 10 minut nagrywania będzie i akurat. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać wiedźminów? Wystarczy. A marudziłeś, że Savola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego wiedźmina i to chyba samego wilka obleciał cię strach. Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest. Nareszcie widzę, że magister ma normalne okulary. Przez tamte nic nie widział w edycji rozszerzonej. Dziwię się, że w ogóle on je nosi. Nie ma na to czasu. Teraz widać, że są przezroczyste i coś przez nie widać. Kręgu żywiołów nie stanowią żadnego zagrożenia. No widzisz, zablokowali nas. A ja pomyśleć, że jak grałem pierwszy raz w tą grę, to próbowałem rozwalić barierę Ardem. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. Będą trochę przeszkadzać. Zobaczycie. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidnie. Naucz mnie Ard! Potrzebujemy pomocy. Proszę. Znak ten jest mym jednym z ulubionych, poza Igni. Możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. No ja jakoś widzę, że ci się zginają. Chyba, że chodzi ci też o kciuki. Nie wiem, do Ardu jest potrzebny kciuk. Chodźmy do kręgu żywiołów. Nie wiem, jak składa się Axie, ale nie wiem jak Ard, więc może w trójce mi pokażą. Chciałbym kiedyś zobaczyć, jak się składa znaki i na przykład zrobić jakiegoś specjala, w którym, nie wiem, nagrałbym siebie i zrobił animację, że niby znaki i w ogóle fajnie, wiedźmin i w ogóle. Albo Dragon Ball. Lubię Dragon Ball. W ogóle muszę skończyć Dragon Ball. Ale wrzucę ten odcinek, zabiorę się za Dragon Ball dopiero. Udało się? Udało się. Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Jak mogło się nie udać? W górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Nie zabije. Mogę iść? Mogę iść? Dziękuję. Mam nadzieję, że wszystkim spodoba się taka incepcja Wiedźmina, ponieważ mi bardzo się taka podoba. Ten nowy wygląd i w ogóle wszystko. Polecam każdemu graczowi tą wersję Wiedźmina pierwszego. Samochód przyjechał, moja mama przyjechała do domu. Akurat. Będę mógł skończyć nagrywać. I tekstury się nie załadowały, twoja zbroja wygląda jak gówno. Ale włosy na klacie Wiedźmina wyglądają zajebiście. Geralta, sorry. A, Wiedźmin Geralt, dobra. Dżuma, Syfilis, Franca i Trond, jesteście jak dzieci. Dlaczego co ty pieprzysz? Triss, dziecinko. Myśleliśmy, że to nic ważnego. Jak to nic ważnego? Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam. Ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Jest groźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Nie zdzierżysz i przypieprzysz pysk. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. Zostaję z Wesemirem, ponieważ lubię zabijać przerazę. To jest jedyne, co lubię. Zostaję z Wesemirem. Zajmiemy się przerazą. Leo wygląda jak taka diva, da sobie łapką pomacha, patrzy na paznokcie. Nie możesz sama zawalczyć. Dziękuję, Eskel, miło z twojej strony, ale zamierzam się teleportować prosto do waszego laboratorium.
Jako przyciągacza użyję Savoli. Jest połączony mentalną więzią z drugim magiem. Boję się... Uważaj na siebie. Jestem dużą dziewczynką, poradzę sobie. Geralt, weź ten eliksir. To puszczyk, regeneruje wytrzymałość. Jeszcze jedno. Jak dojdzie do walki, walcie Ardem w dzwony i kotły. Potrzebujemy dużo hałasu. Chcę, żeby nas usłyszeli w Wydzimie! Uwaga! Savola aktywowała... No i lagi powróciły. Zaraz coś się wydarzy. Ziemia drży. Czujecie? Zaraz się przebiją. Raz są lagi, raz ich nie ma. Nie lubię tego. Wolałbym zero lagów. I ładny gameplay. Mogłeś mi dać normalny miecz, a nie jakiegoś zarzewiołca. Tatuaże z salamandrą chociaż widać. Piękne lagi z party klasów. I przeraza. Siema mała. Dobra, to zabijemy przerazę i zapiszemy jej do domu. I czekajcie, puszczyk, pij. Jaskółkę, pij. No pij tą jaskółkę. Jaskółka to jest podstawa. I wiecie co zrobimy? Zabijemy tego gośćka. Zabijemy tego gośćka, żeby mieć wolny dostęp do przerazy. Potem oni się zajmą przerazą, skupi się przeraza na nich. A ja będę mógł spokojnie tłuc w dzwony. No. Macie. Dobra, to wybijcie, a ja uderzę w dzwon. Bum. Medalion drży, przeraza za mną idzie. Dzwoń, dzwonku. Dobra. Wyciągnij ten miecz. A Leo stoi jak sirota. Dobra. Mogę wreszcie się nim zająć. Nim? Nią? Nie wiem. Przeraza, jaki to rodzaj? Ta przeraza, czyli rodzaj żeński. Spoko. Nie wiem jak rozróżnić, czy to samiec, czy samica, więc po prostu zostawię to tak jak jest. Czyli ten potwór. Sam zabiję przerazę, uda się? Tak jak kiedyś? Gramy na normalu, więc może się udać. Fuck! W ostatniej chwili musiała się przebudzić, no. Ciach. Zadzwoń dzwonku, zadzwoń dzwonku. Szybko. No dzwoni. Dobra. Dobra, przeraza jest moja, przeraza jest moja. Oddajcie mi ją. Ja ją wykończę. Dobra, zabiję przerazę. Jestem najlepszy. I lagi powróciły. I już zniknęły. Ten drugi mag jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! I znowu powróciły. Słyszałeś co mówiła Triss? Oni są w laboratorium. No cały czas tam byli. Naszych tajemnic. Z przykrością muszę powiedzieć. I lagi znowu wróciły. Triss się nie myliła. Trzeba powstrzymać tych ludzi za wszelką cenę. No. Geralt. Biegnijcie z Leo do laboratorium, a ja zajmę się Triss. Tylko bądźcie bardzo ostrożni. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Leo nie był ostrożny i zginął. Zrobimy za chwilę. Zobaczycie. Tak, biegiem! Fajny ma Leo hak taki podwójny. Chciałbym taki mieć. Na przykład na dwa trofea. Nosić jedno i drugie. To chyba jedno z niewielu miejsc, w którym mam 60 FPS-ów w tej grze. W ogóle w tej grze nie ma synchronizacji pionowej, więc nie mogę tego wyłączyć. Ona jest automatycznie ustawiona i nie da się jej wycofać, więc...
To też trochę laguje. Już wszystko. Taki urok starych gier. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. Odbijają, ale Leo nie jest wiedźminem. Nie idź. Nie idź. A kij ci w żopu. Sprawdźmy. No. Leo, stój! I po nim. Co zrobisz? Dzięki za miecz. Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to pójdę. Gdybyś rzucił sekundę wcześniej, dałbyś radę. Wesemir jak spokojnie podchodzi. Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się. Nowe oczy wiedźmina są zajebiste. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. No, trudno. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. No będzie trochę. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Kurde, chciałbym to pominąć wreszcie. Kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się lepiej. Dobra. Ale na chwilę. Ja się z wami pożegnam. Tu zakończymy odcinek. Trzymajcie się. Na razie i do następnego odcinka. Cześć! Emocje wypluło ze mnie K.R. Moren. Jestem białym wilkiem, rzeźnikiem z grafikiem. Mam tysiące imion i sam nie wiem, które jest prawdziwe. Jestem wiedźminem, księżyc odbija się w klince. Życie poświęciłem walce jak Jaskier muzyce. Yen, moja Yennefer. Tylko ty pachniesz agresem i bzem. Jesteś deszczem, który gasi mój gniew. Jesteś szaleństwem, słodkim jak krew. Blask świec i twoje fiołkowe oczy to zjawisko eteryczne, pełne filozofii. Jak się uwolnić? No powiedz mi jak. To trudniejsze od próby traf. Właśnie tak.